Dziś partia dwóch mistrzów świata, Będzie grał jeden mistrz świata, drugi mistrz świata. Czy wam się podoba taki komentarz? Czy mam być normalnym, rozsądnym, myślącym człowiekiem? Ja przypominam, że jeżeli ktoś wystrzeliwuje ze sobą słowa z karabinu maszynowego albo czyta z kartki, mówi z pamięci. A my tu widzimy. Białymi Tigris, Pietresjan, czarnymi Miszka, Tal, Mistrzostwa. Związku Radzieckiego 1976 rok. Pietresjan jeszcze wtedy nieźle grał. Tal wtedy jeszcze grał też. I proszę, jak chłopaki grają. Pietresjan białe, Tygrys, Wartanowicz, syn Wartana, Miszka, syn Nechemiasza. Jak wiemy, Tygrys był z Armenii, a Miszka z Łatwy. Tu trzeba powiedzieć, że kiedyś, jak kupiłem sobie w Bratniej Republice w Leipzig, w sklepie szachowym, w księgarni szachowej, kupiłem sobie książkę od Marka Tajmanowa, chyba Tajmanowa, bo 8 książek tam kupiłem, za całe 100 marek wydałem kieszonkowego, to ten wariant sobie rozpisałem, po czym się okazało, że przez najbliższe 10 lat nawet 5%, bo nie zagrałem z tego rozpisania. B3, no spokojny ruszek, partia angielska. Tak Pietresjan gra w stylu Benta Larsena, takiego Duńczyka. Mówili, że Duńczyk był następcą Arona Nimcowicza. Bo z Arona Nimcowicza był taki Duńczyk. On też był z Rygi, jak Miszka Tal. Miszka Tal też był z Rygi. Czyli tak zwany Bałt. Mieszkaniec nad Bałtyku, jak to ładnie mówią. I D4. Tak można grać. Tutaj Pietresjan stosuje standardowy taki wariant, gdzie można grać prawie bezmyślnie, ruchy nawet w dowolnej kolejności. A co robi? A zakombinujmy jak Tal. A co będziemy zażałować? Czas starta, jałyk, abisynki. Z kardamonem oczywiście pije, ktoś mnie pytał. Z cynamonem. Jeszcze tam coś włożyłem. Coś dobrego. Partia będzie w ogóle śmieszna taka. Śmieszna taka partia będzie. To partie w ogóle mogą być śmieszne. Ten czas leci. To zrobił Miszka Tal zdrową, pozycyjną decyzję. Tak w stylu Pietresjana wybił i zagrał D5. A żeby zrobić tu izolaczka. Goniec D3. B6, proszę. Podwójne fianchetto. Roszatkes. Goniec na dużą przekątną. Wieża E1. Wieża C8. Tu powinna stać wieża. Skoczek BD2 w długą. Niektórzy mówią, że to krótka roszada. Wieża C1. Wieża A8. Ona tu stoi nieszczególnie. Dobrze. A3. I teraz Miszka Tal podejmuje decyzję ważną. On wiedział, że Pietresjan nie odbije, nie zrobi sobie izolaczka, bo Pietresjan wolał grać przeciwko izolaczkowi. Izolaczek nie jest ani dobry, ani zły. Po prostu dynamiczny. Trzeba umieć grać i z izolaczkiem, i przeciwko. Tu przypominam, że ze znanych internacjonałów Karpow walczył przeciwko izolaczkowi z przyjemnością i ze wstrętem odwrotnie, a był taki Harry Kasparow odwrotnie, przyjemnością walczył z izolaczkiem, a przeciwko izolaczkowi z mniejszym wstrętem. Odbił. I to są wiszące piony. To, kochani, są wiszące piony i nikt tego nie zmieni. Tylko takie piony są wiszące. Gdyby ten pion stał na C3, to nie byłyby wiszące piony. Ja wiem, że ci spora grupa tych, co komentują, oni mówią, co im się na język przyniesie. Niedawno widziałem taką panię, która mówiła o podstawowych zasadach ubierania. Powiedziała o jednej i przez 20 minut miała dygresję
I mówiła, że są mężczyźni, którzy chodzą pod krawatem. Zawsze. No są. No i co? To są wiszące piony. To są wiszące piony. Wieże powinny stać za pionami i naprzeciw pionów. Czarne wieże na liniach C i D, białe na wieżach D i C. I Pietrosjan lubi pchać pionka D, a na przykład taki pionka C, ale tu są pionki już na B2, tu jeszcze może zrobić jedną sztukę, przeprowadzić atak mniejszościowy. Co to jest atak mniejszościowy? Atak mniejszościowy jest wtedy, kiedy jeden pion, o ten żółciutki, atakuje dwa. Bo jeden to jest mniej niż dwa, to jest mniejsze. Jeden jest mniejszy od dwóch, to się nazywa atak mniejszościowy. Ja przepraszam tych, którzy to wiedzą, ale trzeba tłumaczyć, żeby wszyscy zrozumieli. Tak mój promotor na studiach uczył, żeby tak mówić. I tu widzimy jeszcze jedną rzecz, że szachownica jest podzielona wzdłuż linii piątej, białe stoją na czterech liniach, a czarne na trzech, czyli mówiąc obrazowo, białe mają przewagę przestrzeni. Hetman, jak pójdzie na F4, będzie stał zupełnie przyzwoicie. Hetman musi znaleźć takie pole, żeby go skoczki nie atakować. To co prawda ten go atakuje, ale sam zrezygnował. Najlepsze pole dla hetmana jest w ogóle na B6, a gońca na... No ale leci dalej. O, poprawił. Poprawił się, a ten ruch jest niezrozumiały. Tam oczywiście grany różnie. Goniec F8. O, tak wyczekuje. Nie wiadomo, co wieża może robić. No, jakaś iluzja opanowała. Proszę, G6. Skoczek G5. Wyraźnie się nasadził na ten punkt. Tu każą grać hetman F4, eksperci. Ale przecież Tal to policzył. Tal to policzył i postawił. Uwaga, bardzo ważna rzecz. Gońce przeciwko wiszącym pionom najlepiej stoją oskrzydlone. Najlepiej stoją oskrzydlone. Proszę to zapamiętać. To wyjdzie w poszczególnych wariantach, w poszczególnych przykładach. Natomiast tu nie wyjdzie. No dobra, wróćmy szachownicę i zakombinujmy jak tygrys Pietrosjan. No powinien chłopak zaoferować tu, po wzięciu królem, poprawić. I to by było ono. On stracił jedno tempko, zagrał H3. Miszka od razu wzmocnił punkt F7. Nie ma ofiary na F7. I Pietrosjan musiał ofiarowywać. Tam miały dużo rekompensaty, inicjatywy. No, pozycja byłaby lepsza dla białych. Oczywiście ani to wygrana, ani to przegrana. Natomiast Tera robi kombinację, po której no, traci dwa piony za konia. Inicjatywy specjalnie nie widać. Pion D5 wiosny nie czyni, nie jest rekompensatą. Proszę, schodzi do głębokiej obrony. D5. Skoczek B8, być może tego ruchu Pietrosjan nie uwzględnił, ale tu widzimy, że skoczek poszedł tu, pójdzie tu i tu będzie stał nieźle. Goniec C3. A ten wszedł też na punkt, że tu będzie chciał wejść. A teraz, proszę bardzo, zakombinujmy jak Miszka Tal. Czas start. A ja łybka w usi.
A ja łyk kawusi. A kochani, udajecie, że myślicie. No dobra, zatrzymam ten czas. Proszę, zrobił tu taką kombinację. Tu wieża patrzy, o, rentgenem patrzy na gońca, który jest niebroniony. On jest niebroniony. No to siup w ten głupi dziób. Jest goniec za pionka, ale Petrosjan ma tu wtrąconko. I gdyby tu zbił, skoczek by wpadł wieżą głęboko na rodzynika. Konia by przetrącił. Obronił piona G6 i by się grało na wygraną. No pogoniec D5. Czarne mają przewagę. Mają parę gońców. Przepust skoczek nie ma punktu uparcia w centrum. I po wieżach, gdyby się wieża cofnęła, na trójeczkę byłoby dobrze. A ten biedaczek zagrał tu. I proszę bardzo, kombinujemy jak misz katal, czas start. No kochani, kombinujemy, ja tu nie widzę jeszcze żadnej odpowiedzi. Dawaj Maciuś, Dawid. Tomuś. Nie, Tomuś to piska. Tomuś ma nie piska, no proszę bardzo. Stoi na koniku. Jak konika bronić? Jak tego konika bronić? I co, zaatakował go po raz trzeci. I jak tego konika bronić? Nie, nie. Konik leci i Pietrosjan zdał sta, jak mówią Francuzi. Jak widzimy, i mistrzowie świata potrafią robić błędy. To tylko ja grywam bezbłędnie, prawda?